Pracuję w polskiej szkole dokształcającej imienia Zbigniewa Herberta w Kopek. Istniejemy, jesteśmy największą szkołą na Long Island. Tutaj obok nas istnieje jeszcze sześć innych placówek edukacyjnych, jednak my jesteśmy szkołą największą. Obecnie mamy zapisanych około 400 uczniów. Nasza szkoła jest organizacją tak zwaną non-for-profit, to znaczy, że jest samodzielną organizacją, która sama się utrzymuje, która sama się promuje, która sama wydziela sobie cele. Jesteśmy tą organizacją zarejestrowaną właśnie w stanie Nowy Jork. Mamy swoje tak zwane, tutaj to jest tax exempt number, gdzie możemy też dzięki temu, jak sponsorzy do nas zawitają, to możemy im udostępnić taki numer i oni po prostu swoje donacje mogą sobie odpisać od podatku. Głównie utrzymujemy się z datków rodziców, to znaczy z wczesnego rodziców. Rodzice opłacają pobyt dziecka w naszej szkole. Nasza szkoła trwa od września do maja. Jest to około 31 sobót w ciągu roku szkolnego. I tak jak powiedziałam, rodzice wnoszą na początku roku opłatę za jedno, dwójkę, trójkę dzieci w zależności od tego, jak duża jest rodzina. Oczywiście dostajemy też różne inne donacje, czyli ubiegamy się o takie donacje, na przykład w tym roku szkolnym, w ubiegłym, przepraszam, bo już skończyliśmy tamten rok szkolny, dostaliśmy na przykład donacje od rządu, kiedy mogliśmy się ubiegać właśnie o tą pożyczkę związaną z COVID-em. Także otrzymaliśmy fajną, taką tak zwaną pożyczkę rządu amerykańskiego, tak, którą właśnie dostaliśmy dlatego, że działaliśmy, że nie zawiesiliśmy działalności podczas tej pandemii. No i mogliśmy skorzystać właśnie z takiej fajnej pomocy. Ta pożyczka została umorzona i w tym roku właśnie z niej skorzystamy, bo pieniążki wpłynęły do nas na konto. Rozumiem też, że wy ponosicie główne ciężar jakby istnienia szkoły, tak? Tak, absolutnie. Czyli ciężar w ogóle działalności szkoły no, opiera się w zupełności na wczesnym od rodziców. To, co dostaniemy ekstra, bardzo fajnie, możemy wykorzystać na wycieczki dla dzieci, na jakieś fajne programy, na jakieś fajne pomoce. Możemy też wesprzeć nauczycieli, którzy się chcą dokształcać, którzy korzystają z różnych programów też edukacyjnych, z webinariów i tak dalej. Ale generalnie ciężar spoczywa tak na opłatach od rodziców. Rozumiem też, że cały system edukacyjny, to znaczy kurykulum, książki, co wybieracie, tak naprawdę też zależy od Was jako grona nauczycielskiego i to Wy niezależnie podejmujecie tą decyzję. Tak, absolutnie. Jako szkoła, właśnie ja w tym roku zostałam dyrektorem szkoły i w tym roku ja muszę podjąć pewne decyzje, czyli na przykład z jakich książek będziemy korzystać. Rozmawiam oczywiście z nauczycielami, rozmawiam z rodzicami właśnie, cokolwiek chcemy dla dzieci stworzyć, jakie programy, jakie plany, czy to będzie loteria, czy to będzie jakaś wyprzedaż fajna. Także, ale generalnie decyzja leży w naszych rękach. Ja mam zarząd, mamy takie trzy panie właśnie w zarządzie, panie prezeski, które pomagają mi w prowadzeniu tej szkoły, które pomagają mi zdecydować właśnie co powinniśmy zrobić, czego nie powinniśmy robić, a nauczyciele absolutnie też mają do powiedzenia jak najwięcej. Podejmujemy wspólnie decyzje, to jest nasza wspólna szkoła. Czy korzystacie, bo jest tak, że tak naprawdę OPEC rozdaje książki za darmo. Czy wy te książki za darmo dostajecie? Tak, dostajemy różne książki, dostajemy z OrPEG-u, dostajemy z Wszechnicy Polskiej, dostajemy z innych możliwych źródeł. Kiedyś jak byliśmy bardziej tacy mobilni, jak przed pandemią jeszcze, spotykaliśmy się na przykład w konsulacie na opłatku nauczycielskim, zawsze dla nas było coś, jakaś oferta przygotowana, zawsze były jakieś słowniki, zresztą tutaj Państwo widzicie na górze, to są słowniki też ufundowane wszystkie właśnie, dostaliśmy je z Polski, właśnie od różnych organizacji polskich. Jak bliski jest Wasz program do tego, co jest uczone w Polsce na przykład? Ja rozumiem, jakby właśnie o to chodzi, bo jakby Pani powiedziała tak naprawdę, jak to wygląda, ile dzieci mogą skorzystać, to znaczy mówimy o sobocie, o tych 3,5 godzinach, coś takiego, tak? Dobrze, proszę tak to powiedzieć. Dobrze, więc nasz program wygląda następująco. Dzieci przychodzą do nas w sobotę, mówimy o tej sobotniej szkole, bo mamy też dodatkowe programy w tygodniu oczywiście, ale skupię się na sobocie w tym momencie. Więc uczniowie przychodzą do nas na 4 godziny lekcyjne. A przychodzą do nas i w ramach tych zajęć oczywiście no, uczą się mówić, kształcić swoje 4 sprawności językowe, czyli mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie. Nauczyciele skupiają się na tych właśnie konkretnych sprawnościach.
korzystając z podręczników, oczywiście mam podręczniki, korzystając z doświadczenia, namawiały dzieci właśnie, żeby dzieliły się swoimi takimi pomysłami, co się u nich dzieje w ogóle w domu, w rodzinie i tak dalej. W starszych klasach mamy program też, który nas, jak gdyby, który jest troszeczkę rozszerzony. To znaczy, my dalej jesteśmy, mówimy o tych 4 godzinach lekcyjnych, ale tam już mamy lekcje geografii, na przykład mamy profesjonalną panią od geografii, która właśnie zajmuje się nauczaniem wszystkich rzeczy związanych właśnie z Polską, z mapą i tak dalej. Mamy też lekcje historii oczywiście, nie zapominamy o historii. Bardzo często historia jest łączona z językiem polskim na zajęciach. Czyli jak mówimy o historii, mamy jakiś tekst na przykład o jakimś królu, prawda, no to rozmawiamy, łączymy wtedy te nasze sprawności językowe, czyli mówimy, czytamy, piszemy, malujemy nawet, robimy jakiś projekt jako pracę domową, prawda. Mamy też liceum. W liceum tu już jest bardziej taki zaawansowany program, to już dla takich dzieci naprawdę, które się czują bardzo na siłach, żeby to pociągnąć, bo tam już jest dużo więcej historii, dużo więcej literatury. Nie jest to program taki, jak jest w Polsce, ponieważ proszę zrozumieć, my jesteśmy szkołą sobotnią. To jest ograniczona liczba godzin. Aczkolwiek staramy się dzieciom przekazać te najważniejsze właśnie rzeczy związane z historią czy z geografią. I tak jak mówię, skłaniamy się, żeby dzieci uczyły się, żeby umiały sobie te wszystkie 4 sprawności rozwijać, podnosić swoje umiejętności w tym kierunku. Dlaczego? Dlatego uczniowie, którzy są w klasie 8, czyli to są uczniowie, którzy idą tutaj zaraz do liceum, tego amerykańskiego liceum high school, prawda? Ci uczniowie za to, że chodzili do polskiej szkoły, do naszej szkoły przez 8 lat i właśnie kształcili te swoje wszystkie umiejętności, będą miały okazję zdawać egzamin. Egzamin nazywa się LOTE, jest to Language Other Than English i dzięki temu egzaminowi ci uczniowie dostają super pomoc w amerykańskiej szkole, dostają ekstra kredyty. Czyli jak później będą się ubiegali jak będą się starali o jakiś college, o dostanie się na fajny college, będą z tego powodu, dzięki temu, że chodzili do polskiej szkoły, do szkoły, będą mieli ekstra kredyty za znajomość języka polskiego. Wszyscy nasi uczniowie zazwyczaj podchodzą do tego egzaminu, świetnie sobie radzą, świetnie zdają ten egzamin, zawsze dostają bardzo wiele punktów za ten egzamin i szkoły tutaj amerykańskie, na Long Island przynajmniej, zawsze ten egzamin akceptują. A jest również kolejny egzamin, tak zwany ten certyfikacja z języka polskiego. No więc kształcąc się, chodząc do naszej polskiej szkoły, uczniowie, którzy planują w przyszłości studia w Polsce, czy studia czy w ogóle tutaj jakiekolwiek studia chcą jakieś ekstra kredyty za znajomość drugiego języka dostać, mogą skorzystać też z tej oferty, właśnie dlatego, że chodzą do naszej szkoły, że korzystają z naszych usług, które my tutaj świadczymy. Rozumiem, że część Waszych uczniów też przeszła przez Seal of Literacy, jest? Tak jest. Część naszych uczniów, to też w zależności od tego, gdzie jest, jaka szkoła to przyznaje, jaka szkoła to proponuje, ale bardzo dużo mamy tutaj uczniów, naszych absolwentów, którzy zdobyli ten Seal of Biliteracy, mają przyznane właśnie na swoim certyfikacie z high school, mają przyznaną przybitą pieczątkę, stwierdzającą, że dziecko jest dwujęzyczne, że zna język polski. Cieszy się to wielkim powodzeniem, szkoły amerykańskie nie robią żadnego problemu, wręcz witają z otwartymi rękami takich uczniów. Bardzo im to odpowiada, że mają właśnie takich zdolnych uczniów w swoim gronie. No jest to oszczędność dla rodziców, tak? Bo kredyty, bo to jest ważne, to w Stanach Zjednoczonych kredyt oznacza pieniądz. Więc tak jest. Jeżeli dziecko dostaje 4 kredyty, to znaczy, że rodzice dzięki temu jakby oszczędzają na wydatkach na kształcenie dzieci, tak? Absolutnie tak. Uczniowie, którzy właśnie dostaną ekstra kredyty, później na przykład jak będą w college'u, nie muszą zdawać języka, nie muszą brać kursu językowego żadnego. Bardzo często, ja nie mówię, że to jest w każdym przypadku, ale bardzo często, przeważnie w tych stanowych uniwersytetach, college'ach jest to absolutnie możliwe. I to jest tak jak, a oczywiście to jest oszczędność pieniążków w tym momencie dla rodzica, albo dla ucznia jest to możliwość wzięcia w tym momencie innego kursu. Czy to, że jest coraz więcej nie dzieci z Polski, rodziców z Polski, tylko jest to drugie, trzecie pokolenie polonijne, jak to wpływa na to, co wy robicie jako szkoła? Mhm.
A więc na pewno to jest, na pewno zmieniają się nam właśnie tutaj te, no, jest inne pokolenie. Ja pracuję w szkole ponad 20 lat, więc ja nawet już mam doświadczenie takie, że moi byli uczniowie przyprowadzają do nas swoje dzieci. Więc ja już widzę tą różnicę, ja widzę, jak te dzieci reagują, ale ciągle jest ta potrzeba właśnie uczenia się tego języka polskiego. Nie mamy problemu z narybkiem. Bardzo chętnie do nas zgłaszają się nowi uczniowie. Dużo ludzi przeprowadza się teraz właśnie z okolic miasta, przeprowadza się na Long Island. My tutaj naprawdę nie mamy problemu z frekwencją. Uczniowie są, przychodzą, rodzice bardzo chętnie się angażują, bardzo chętnie posyłają dzieci. Nasza szkoła jest naprawdę dla nich bardzo, bardzo fajną sprawą, ponieważ to nie jest droga szkoła. Wiadomo tutaj, że wszystkie prywatne korepetycje i tak dalej bardzo dużo kosztują. Nasza szkoła nie jest droga, a jednocześnie dajemy naprawdę dużo dla dzieci korzyści. Dzieci mają z tego właśnie bardzo dużo korzyści. Na pewno się zmieniło, na pewno jest to troszeczkę inna szkoła niż była kiedyś. Te szkoły kiedyś, które tutaj powstawały, między innymi nasza szkoła, powstawały przy parafiach. To były szkoły, które po prostu skupiały się na tradycjach, na kontynuowaniu tradycji, na kontynuowaniu, nad taką pieczołowitością, nad tym językiem polskim, nad tą Polską, prawda? Czasy się nam troszeczkę zmieniły, zrobiliśmy się bardziej tacy uniwersalni, nowocześni. Nasza szkoła teraz jest nowoczesna. Korzystamy z takich fajnych rzeczy typu, no mamy dostęp do internetu w szkole, mamy komputery, mamy w szkole telewizory, także dzieci mają dostęp do tego samego, co mają ich rówieśnicy właśnie w Polsce, prawda? Także korzystamy z tego wszystkiego. Dzieci chętnie do nas przychodzą. Rodzice, mówię, po dziś dzień mamy ogromne zainteresowanie właśnie nauką języka polskiego, czyli szkoły polskie mają dużą przyszłość, nadal uważam, że mają dużą przyszłość. Więc jak zaczęła się pandemia, myśmy wtedy byli w trakcie trwania roku szkolnego, bo tutaj wszystko to było w marcu. Myśmy zamknęli szkołę, w tym momencie musieliśmy fizycznie zamknąć szkołę, aczkolwiek nasi nauczyciele wszyscy stanęli na wysokości zadania. Oczywiście uruchomiliśmy zaraz platformę Zoom i nauczycielki we własnym zakresie po prostu ustawiały sobie spotkania z uczniami, spotykały się z nimi. Dokończyliśmy ten rok szkolny bardzo fajnie, zakończyliśmy go. Ja pamiętam sama, że miałam wtedy też klasę i po prostu dyplomy były wirtualnie wręczane z dopowiedzeniem, że no jak zaczniemy następny kolejny rok szkolny, to zaprosimy Was, uroczyście Wam wręczymy te dyplomy. I tak się stało. Później właśnie jak szkoła została otwarta po tej pandemii, mieliśmy oczywiście opóźnienie. Tak jak mówiłam wcześniej, zaczynaliśmy zawsze we wrześniu. Tym razem zaczęliśmy w październiku. Skończyliśmy w czerwcu, gdzie zawsze kończymy w maju, ale aczkolwiek zajęcia się odbyły przy wszystkich zachowanych środkach ostrożności, czyli mieliśmy oczywiście maseczki, mieliśmy przyłbice, mieliśmy dodatkowe takie tarcze, uczniowie nosili maseczki, mieliśmy ograniczoną ilość uczniów w klasie i na przykład sobie tak w taki sposób rodziliśmy, że część, jak była duża klasa i musieliśmy ich rozdzielić, część uczniów była w klasie, na drugi dzień przenosili się na Zoom, a ci uczniowie, którzy byli na Zoomie, przychodzili do nas do klasy. Także poradziliśmy sobie świetnie, ale to tylko dzięki temu, że właśnie nasze panie z kadry pedagogicznej umiały sobie z tym poradzić, chciały sobie z tym poradzić, a także generalnie można by powiedzieć, że ta pandemia oczywiście wpłynęła, miała w jakiś sposób wpływ na naszą sytuację szkolną, ale też pokazała nam wiele fajnych rzeczy, że umiemy się zorganizować, że jesteśmy fajni, że damy sobie radę. No i ta polska szkoła no, nie zginęła i przetrwała. I no, zaczynamy nowy rok szkolny w tym roku we wrześniu. Wracamy wszyscy. Jest nas troszeczkę mniej, nie powiem, ale to nie jest jakaś strasznie duża różnica, o tak bym powiedziała, w ilości uczniów. Jeszcze jedno zdanie, bo słyszałam, że ponad dzieci bardzo szybko i bardzo łatwo się zaadoptowały do tych warunków typu maski, coś tam, że jakby nie była to jakaś wielka tragedia, to dzieci dużo szybciej się adaptują niż my ideologicznie musimy się przestawić. Nie? Tak jest, dla dzieci to była coś nowego. Dla niektórych była to fajna przygoda, bo zostawały w domu, mogły sobie w piżamie siedzieć, brać udział w zajęciach. Zajęcia też były troszeczkę krótsze, więc też im się to podobało. Maseczki, dzieci doskonale rozumieją, co to znaczy, jaki jest problem. Jeżeli trzeba nosić, to noszą, nie zadają zbędnych pytań. Ja myślę, że dzieci no, podeszły do tego problemu no, bardzo, bardzo pozytywnie i bardzo fajnie, no jak dzieci, prawda, bez zadawania zbędnych pytań i tak dalej, trzeba to trzeba.
Myśmy oczywiście starali się im to wynagrodzić w taki sposób, że właśnie na przykład robiliśmy za to jakieś takie podziękowania, specjalne dyplomy, jakieś takie pożegnanie roku zrobiliśmy. Na przykład opowiem tutaj, bardzo fajna sytuacja była, mieliśmy maturzystów w ubiegłym roku szkolnym, którzy właśnie musieli skończyć to wszystko przez Zoom, nie mieli takiego prawdziwego egzaminu maturalnego, nie mieli tej widowni, kiedy im się gratuluje, kiedy się ich wyczytuje nazwisko, że nie mogli po prostu być na scenie, nie mogli odebrać swoich dyplomów przy oklaskach, przy widowni wielkiej, przy robieniu zdjęć. Więc zrobiliśmy dla nich, jak mieliśmy okazję, właśnie takie pożegnanie, taki bal dla nich specjalny. Zaprosiliśmy ich do restauracji, odebrali wtedy uroczyście te swoje dyplomy, rodzice mogli to zobaczyć, a później rodzice właśnie pojechali sobie do domu, zostawili maturzystów i oni w tym momencie mieli bardzo fajną imprezę, pobawili się, potańczyli, zjedli sobie i byli ze sobą. Także takie wynagrodzenie jakby za to, że no, nie chodzili do szkoły, nie spotykali się, zawsze staramy się zrobić coś takiego, żeby dla tych uczniów pokazać, że są dla nas ważni, a że dbamy o nich i że chcemy, żeby przychodzić do naszej szkoły, bo naprawdę mamy dla nich fajną ofertę. Dorota Bakuła, Polska Szkoła Dokształcająca imienia Zbigniewa Herberta w Kopek. Jestem nauczycielką, a w tym roku zostałam dyrektorem szkoły. Jestem magistrem filologii polskiej, więc zazwyczaj uczyłam klasy 7-8, starsze klasy, oraz pracuję w naszym liceum.